Onet Audio. Ludzi na osiedlu nie poznaje się po ich twarzach, tylko po ich psach. O mnie mówią ta od Hejki, a jestem Agata Zając. O mnie ta od Witka, a jestem Jaśmina Marczewska. Witamy Was serdecznie w naszym dogcaście Tu Piesek. Dzień dobry, Tu Piesek. Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie podcast znowu na łączach i to na łączach na dużą odległość, ponieważ nasza gościni jest aż w Islandii w tym momencie. Dzień dobry. Dzień dobry, hej. I jest to Ania Gorlewska z profilu Life is Hard. I hard pisane przez CH i T, ponieważ Ania na swoim profilu promuje adopcję hartów. Tak. Dokładnie hartów. Tej konkretnej rasy piesków. I od razu dodamy, że jest z nami również jeden z hartów Ani, ale jak na razie go nie zainteresowałyśmy, ponieważ śpi. Ale może jemu po prostu jest tak dobrze i tak przyjemnie, tak, że sobie odpoczywa i śpi. Ja się wolę trzymać tej wersji. To jest też dobra wersja. Zwłaszcza, że mam takie wrażenie, że ten odcinek dzisiaj nie będzie najlżejszy, więc może lepiej, żeby też piesek nie słuchał. Ponieważ sprowadza nas do ciebie taki niewesoły los tych piesków w Hiszpanii, czyli w ich mateczniku. I powiedz nam najpierw, dlaczego harty hiszpańskie? Czemu akurat ta rasa? Czym ona się różni od innych? Jakby skąd w ogóle się dowiedziałaś akurat o tych pieskach i dlaczego je tak, tak pokochałaś chyba, tak, żeby takie wziąć ciebie, na cel? Dlaczego ciebie w ogóle to zainteresowało? Wszystko się zaczęło głównie w 2009, jak mieszkałam jeszcze w Irlandii. I znalazłam na ulicy harta, który uciekł od kłusowników prawdopodobnie i go przygarnęłam. I wtedy zaczęłam się bardzo interesować ich losem. Wcześniej w ogóle jak go znalazłam, to ja myślałam, że to jest po prostu wychudzony kundelek. I długa historia. No i zaczęłam się nimi interesować. Miałam go 12 lat. Niestety odszedł po 12 latach. I stwierdziłam, wiadomo, w żałobie, w ciężkim momencie, że muszę coś zrobić i ratować więcej tych hartów. Od jakiegoś czasu też śledziłam Galgos del Sol, schronisko w Hiszpanii. No i tam jest Angielka, która założyła to schronisko, ratowała głównie właśnie galgo i jeszcze jest rasa podenko. To też są podobne do hartów pieski. No i bardzo mnie to ruszyło, bo tam po prostu działa się rzeźnia z nimi, krótko mówiąc. Dlaczego to się dzieje? W Hiszpanii jest ogromna tradycja polowań. I te psy są używane głównie do polowań. Oczywiście też w innych państwach są używane do wyścigów, tak? Jak w Anglii i w Irlandii też w Anglii robiliśmy protesty przeciwko na przykład wyścigom. To już tak siedziałam w tym temacie już w Anglii, potem też z tymi hartami. No i bardzo mnie to ruszyło. Stwierdziłam, że pojadę na wolontariat. Wolontariat się trochę przedłużył, bo miał być tylko miesięczny. Wcześniej właśnie byłam na Islandii, zarobić trochę pieniążków. Pojechałam na miesięczny wolontariat. Wolontariat przedłużył się 5 miesięcy, potem już podpisałam kontrakt i zaczęłam pracować normalnie dla schroniska. Okej. Pytanie było tak, dlaczego je tak wykorzystują? No jest tam właśnie silna tradycja polowań, kłusownictwo, czy polowania legalne, czy nielegalne. To tradycja, tak jak porównując, nie wiem, u nas konie z Morskiego Oka. Wszyscy zastawiają się tradycją, tak? Tak, to jest jakaś taka wydmuszka, prawda? Bo tak samo przecież w Hiszpanii te walki byków, czy nie wiem, czy w Azji południowo-wschodniej to jest walki kogutów i to jest zawsze nazywane, bo to jest tradycja, to jest część jakiejś naszej kolebki kulturowej. Mamy XXI wiek, wszyscy jakby wiedzą o tych rzeczach, ale to jest jakby na porządku dziennym, tak? Że psy są używane do polowań. Potem się ich po prostu pozbywają ci ludzie, którzy polują. No właśnie, bo to jest przerażające, bo jakby to, że psy, szczególnie te, w ogóle mówimy o psach myśliwskich często, prawda? I tych, które generalnie mają takie predyspozycje wykształcone właśnie w tych okolicznościach przez długie wieki. Ale ja przyznam, że jak pierwszy raz zaczęłam czytać w ogóle o hartach, o galgo i jakby, okej, jasne, używano psów do polowań, ale najbardziej szokujące jest dla mnie to, że one są używane w Hiszpanii przez jeden sezon, tak, na przykład, a potem, bo jakby wiesz, mamy taki obraz trochę, mam wrażenie, oczywiście też nie mówię, że to wszystko tak wyglądało, ale po prostu jak z jakiegoś filmu, gdzie w dworku siedzi pan, który ma swoje piękne, ukochane harty i z nimi jeździ na polowania przez całe ich życie, a potem ten stary pies tam przy kominku sobie jeszcze wypoczywa, nie? I to jest jednak bardzo inny obraz. Ja nie mówię, że w ogóle jestem jakąś fanką polowań, bo nie jestem, ale jest to kompletnie inny obraz niż to, że traktujesz te psy jak
takie maszynki, jak takie jednorazówki tak naprawdę, nie? I czy to jest taka hiszpańska specyfika, czy to jest tak, że gdzieś indziej się z tym jeszcze spotkałaś? Specyfika, tak, to jest. I masz rację tutaj, bo faktycznie harty każdemu kojarzą się ze szlacheckim życiem. Mm-hmm. Kiedyś na pewno tak było, że szanowanie może bardziej te harty, tak? To potem ten harcerz przy kominku siedział na starość. Nie, w Hiszpanii jest inaczej. Jest bardzo dużo tych psów, tak? Bo zaczniemy od tego, że one są wyjęte jakby spod ochrony tej ustawy ochrony zwierząt, bo oni mają swoją ustawę, chronią swoje zwierzęta domowe, pieski, nawet tam jest, pies ma status członka rodziny. Tak, no właśnie. Talgo jest wycięty z tej ustawy i podenko jeszcze, tak? Bo tu już jeszcze mówimy o podenko, bo w schronisku mieliśmy pół na pół, więc też nie pomijajmy podenko. I one są jakby wycięte i dla nich po prostu galgo, podenko, te psy myśliwskie, to są psy pracujące, więc to nie są zwierzątka domowe, które się kocha, że z nimi się wychodzi na dwór sobie, no się traktuje jak pieska, jak każdy traktuje swojego psa. Nie, to są psy myśliwskie, to są one są traktowane jako narzędzia, tak? Narzędzia do pracy. To nie jest pies, który będzie w domu siedział i będzie przytulany. Nie, one sobie gdzieś tam mają swoje jakieś kojce, są bardzo dużo właśnie, w dużej ilości rozmnażane. Dlaczego są właśnie jakby jednorazowe, tak mówimy? Jest sezon polowań, mniej więcej od listopada do lutego i to jest wszystko legalnie tam, tak? I załóżmy, też jest jakby selekcja, tak? To jest wiadomo, jest dużo tych hartów i wybierają najlepsze. Z tych najlepszych jest polowanie. Jeżeli też źle poluje, dostaje karę. Za złe upolowania tam mają swoje, to jest jakby wstyd dla właściciela, że hart się nie sprawdził w polowaniu, tak? Taka obraza do niego, więc tu jest, zrobimy mu karę. To nie jest tylko, że zabijemy tego psa. W najlepszym momencie właściciel odwiezie go do schroniska, gdzie często u nas się zdarzało, że przyjeżdżał faktycznie tak zwany galgiero, na niego się mówi, kłusownik, przywoził swoje psy, jak był to naprawdę jeszcze dobry galgiero, przywoził na niego go dokumenty, jeszcze podpisywał. Zdarzyło mi się raz, że przyjechał pan, który nie był po prostu piśmienny. Musiała mu, moja szefowa mi wysłała po hiszpańsku, jak miał napisać w paszporcie psa, że zrzeka się tego psa, żeby potem się nagle o niego nie upomniał, tak? Jeszcze dał mi 10 euro na schronisko, więc był taki dobry gest. To było w najlepszej wierze, tak? Wszystko, jak on tu dawał. Czasami zdarzało się, że oni po prostu wyrzucają je pod schronisko. Wyrzucają na ulicę. Prawdopodobnie na przykład moja Pandora została wyrzucona na ulicy, bo została znaleziona w okropnym stanie. To było miesiąc przed moim przyjazdem do schroniska, więc widziałam tylko nagranie, jak przyjechała do schroniska, w jakim stanie. Często wywożył je daleko od domu, tak? Łamił nóżki, żeby nie wracały, bo hart jest naprawdę jakby, no, wróci do tego pana. Uwierzcie mi, że raz przyjechał pan z dwoma hartami, zostawił je nam. Te harty płakały, po prostu nie mogłem je odciągnąć, zaciągnąć do bramy. Tak za nim płakały. One, pies kocha tego właściciela nadal, tak? To jest przerażające. Jeszcze są kary. Przykro. Kary są jeszcze okropne. No, to jest po prostu historia jak z horroru, nie? Przywieziono nam też podenko oblanego kwasem. Też prawdopodobnie była to kara za złe polowanie, tak? 90% nie miał skóry. Zdejmowaliśmy z niego te płaty. Leczyliśmy go właśnie z Islandii. Nam wysłały panie fish skin, rybę z ryby. Także no, były psy, które miały obcięte uszy, obcięte ogonki. Zdarzył się jeden piesek, ale akurat to nie był hart, ale też mieliśmy miksy z obciętym języczkiem. Więc to były ich kary, tak? Oni strasznie karzą te psy. Jest jeszcze coś takiego jak wieszanie psa i to się nazywa taniec fortepianowy. Wieszają harta tak, żeby mógł jeszcze dotykać tymi nóżkami. On się dusi, ale tak jak wy wiecie, nie od razu się dusi, tak? To trwa parę dni czasami. Właśnie, ja to czytałam, że to może trwać nawet kilka dni. Ja nie wiem w imię jakiej tradycji, bo... Rzeczy ja sobie... To mój mózg w ogóle tego nie potrafi tego... To są jak z horroru. Ciężko w to uwierzyć, bo każdym razem, jak ja idę gdzieś z Pandorą, czy załóżmy, czy byłam w Polsce, czy w Hiszpanii, czy tu teraz, jak z nią dużo podróżuję po Islandii, dużo ludzi mnie pyta, o, że hart. I wszyscy myślą, że to jest łipecik z hodowli. Nie, ja mówię, że to jest galgo z Hiszpanii i że ona jest uratowana, miała straszne życie. Niektórzy, ale co tam się dzieje? Co w tej Hiszpanii? To nie jest w ogóle popularny temat, słuchaj. To jakby zupełnie... Nie, bo mam wrażenie, że o ile te... Nie, nawet... nie chcę czasami tego słuchać, tak? Bo to jest... Znaczy, oczywiście, to znaczy ja wierzę, bo to jest... No ja jeszcze przed naszą rozmową oczywiście zaczęłam... robiłam mocny research i chciałam raz to poczytać, ale dwa, no wiedziałam, że są dokumenty na ten temat.
I słuchajcie, ja nie dałam rady obejrzeć całości tego dokumentu. Obejrzałam chyba z połowę, część tam trochę gdzieś przeskipowałam, a mimo wszystko tak zalałam się łzami, że głowa już prawie że eksploduje z tych emocji i z tego nadmiaru tych emocji, które gdzieś tam buzują w człowieku, oglądając coś takiego, więc ja rozumiem, że to jest trudne, ale tak, ale jakoś to nie wybrzmiało, więc ja się w ogóle cieszę bardzo, że rzeczywiście rozmawiamy dzisiaj o tym, bo to gdzieś jakoś mam wrażenie, że trochę przeszło bokiem, że o ile wiemy o tych czy bykach, czy innych jakichś tradycjach bardzo krwawych i przerażających, tak o tych galgos bardzo, bardzo mało. Nie, i jak po prostu też, jak się właśnie wpisze w Google, to jakie wyskakują też zdjęcia na przykład masowych grobów tych psów i te wszystkie opisy tego, co mówisz, tego łamania nóg i tak dalej. I ja przyznam, że ja byłam w tak głębokim szoku, jak to zobaczyłam pierwszy raz, bo naprawdę, zwłaszcza, że nie chcę teraz oczywiście pojechać stereotypem, ale my jednak mówimy o Hiszpanii, która nam się kojarzy. Ile razy byłam w Hiszpanii, to jednak widziałam, nie, w Barcelonie, wiecie, tłumy psów po prostu. Do każdego sklepu można wejść z psem, miski z wodą stoją, ludzie w ogóle chodzą, psikają tam po nich, jeszcze tam jak się wysikają na ulicy. Jakby serio, Hiszpanie kojarzyli mi się zawsze jako taki naród, który naprawdę psy lubi, to co też mówisz, że uznano ich za członków rodziny. I potem czytasz coś takiego i jakby i w ogóle ci to wywala z butów, nie? Że jak to jest w ogóle możliwe. To też jest, wiesz, że to jest wszystko na obrzeżach, tak? Tam, gdzie ja pracowałam, schronisko to było w Murcji. Obrzeża, to nie były na przykład trzy miasteczka. To my mieliśmy schronisko dalej od miasta. Wręcz było wybudowane wśród takich pól, nie? Gdzie byli rolnicy. I też przykład raz dostaliśmy, bo też mieliśmy po prostu ludzie do nas dzwonili często, że o, jest hard w rowie albo coś. Faktycznie czasami reagowali, ale zdarzało się, że po dwóch dniach ktoś dzwonił, bo hard leży na ulicy. Też jest znieczulica duża. To głównie ja mówię też o tych może terenach wiejskich. Tak, nie? Jasne. I dostano raz nas do harta, który leżał w rowie i że jest połamany. No przyjechałyśmy tam z dziewczynami, wyciągamy go i tam przyszła pani z domu i mówi, o Boże, że ten hart już tak leży dwa dni. No dobrze, fajnie, że zadzwoniła po dwóch dniach. Jak ja go podnosiłam, to nagle otwarte złamanie kości i po prostu wyszła z tej nóżki. I ona mówi, a gdzie wy w ogóle jesteście? No bo tam córka młodsza znalazła do nas telefon. Mówię, że jesteśmy no, parę kilometrów od was i mamy 300 psów w schronisku. Ona, że jakim cudem, dlaczego? Tak jakby totalna w ogóle niewiedza, wiecie, u siebie oni nie wiedzą. Może w większych miastach wiedzą ludzie właśnie, bo co teraz zaczęła się ta akcja Fride Galgo, mamy 1 luty Dzień Galgo, więc jest dużo też protestów. Barcelona, Walencja, Madryt, wszyscy protestują. W Polsce nawet są protesty pod ambasadą Hiszpanii. Myślę, że większe miasta, tak jak mówimy, ludzie mają tę świadomość, widzą. Tak. Wiedzą więcej niż ci, co mieszkają obok. Albo oni nie chcą tego widzieć. Nie? Ale bo na ja przykład... tłumaczyć to wszystko. A na przykład w mediach hiszpańskich ten temat się w ogóle pojawia? Pojawia się, ale też nie aż tak za często. Tak jak wy, oni nie chcą odmówić. Oni chcą to zamieść pod dywan. Zdarzało się, że była u nas telewizja, no, moja właśnie ta szefowa ze schroniska też tam występowała. Jest parę dokumentów nakręconych, ale nawet w Barcelonie w ten Dzień Galgo na autobusach są te, wiecie, zdjęcia, idę galgo, uwolnić podenko. Dalej jest to za mało. Na pewno w rządzie jest jakieś lobby, tak? Tak jak u nas kosownicy, czy jak u nas są farmy tych listków, tak? Niby wszyscy o tym wiedzą, a ciężko jest to przebić wszystko. Także no, to jest co roku, tak? Znowu będzie 1 lutego, będzie Frida Galgo i cały ten protest, ale naprawdę będąc tam na miejscu, jakby ja, nie wiem, straciłam trochę nadzieję. Nie chcę być też, że nie ma, to jest nadzieja na zmianę, ale to coś ogrom. Jak na przykład robiliśmy adopcję, 10 psów załóżmy wyjeżdża, bo często psy wyjeżdżały do Ameryki, do Anglii, do teraz do Włoch wysyłają i zaraz następny dzień ja zawsze się cieszyłam, mówię zawsze jejku, jak fajnie, będzie trochę lżej, będzie więcej miejsca w schronisku, zaraz sobie je rozrzedzimy te psy. Nie, na następny dzień kolejne przyjeżdżają, tam nie ma chwili po prostu odetchnienia, nie? Jeden wyjedzie, następne dwa za niego wchodzą na miejsce, nie? Tak samo zostaliśmy też wzywani do schronisk publicznych. Byliśmy tam parę razy, żeby też odebrać właśnie galgo, bo tam na przykład też jest trochę napędzany biznes
galgiero oddają i ten schronisko jakby płaci im za te galgów, tak? No tak. Ale tam też jest limit, tam do 10 do 20 dni usypiają te psy, bo to są takie państwowe już, pereras ich, nie? Więc też odbieraliśmy psy z takich schronisk, to było chyba dla mnie też jeszcze nawet cięższe niż może akcje, bo musiałam wybrać te psy, które zabrać ze sobą do samochodu, nie? I to było straszne. Ja ale wiem, ale jeden taki kłusownik, bo nie wiem, ja nie wiem, czy można, czy to jest myśli, jak go nazwać. No dobra, ale dobrze, powiedzmy, że jeden taki myśliwy slash... To jest legalne, prawda? No właśnie, więc chyba... Chyba nie tak, do końca okay. To oddaje, nie? Dobrze. Normalnie u nich tak, oni tak. Mają... Też oczywiście, wiecie, są dokumenty, jest bardzo najbardziej znany dokument Yogalgo i tak. Tam on też przedstawia takich kłusowników, którzy mówią, że kochają, to są myśliwi, tak? Oficjalnie należą do jakichś swoich tych kółek myśliwych. Oni kochają swoje galgo. Nie mówię, że wszyscy. Na pewno się znajdzie jakiś, który kocha te psy i nie zabija po polowaniu, ale większość zajmuje się, to jest, mówię, traktują te psy jak rzeczy, tak? Tak. Jednorazowo. Też nie chcą używać do następnych, bo on już jakby jest pies wyeksploatowany, tak? Poniekąd. Tak. Tak. Suczki, na przykład przyjeżdżały do nas suczki, które prawdopodobnie miały, cały czas były, wiecie, w rozrodzie, nie? Tak. Były po prostu już wychudzone. Tak samo jak super mojej Pandory, ona jest chora. Ja ją zaadoptowałam z chorobą Leishmania. Tam jest też taka choroba hiszpańska. To już jest taka choroba do końca życia, nie? Mm-hmm. Prawdopodobnie może gdy właśnie zobaczyli, że jest wychudzona, już słaba i wyrzućmy ją na ulicę. No i do końca nie wiem, nie znam jak długo ona była na ulicy, bo faktycznie była mega dzikusem, nie? Jak ją pierwszy raz spotkałam, to jest dzikusowy pies. Po 2 latach już jest lepiej, nie? Nie, jest cudowna, tak. Nie, no, ale ma taką spokojną mowę ciała, widać, tak. Że w ogóle leży zrelaksowana. Ale to... Nie, poczekaj, bo ja chciałam zapytać, tak, ile taki jeden myśliwy ma takich zwierząt? Ja wiem, że to pewnie zależy, ale tak statystycznie, jak to wychodzi, nie wiem, jakoś tak uśredniając oczywiście, żeby to sobie wyobrazić w ogóle, jaka to jest też skala, no bo tak jak mówisz, że następnego dnia te boksy się zapełniały. Tak, ogólnie jest, nikt nie prowadzi żadnych jakby, statystyk, wiecie, ja wiem. Kontroli na tym. Tak. Jest tak, w ogóle w internecie są takie informacje, od 50 tysięcy do 100 tysięcy galgo ginie rocznie. Okay. To jest bardzo dużo, tak? Schroniska są zapełnione. Ja pracowałam w jednym z nielicznych, tych schronisk jest kilkanaście, galgo z Del Sol, mieliśmy prawie 300 psów. Są jeszcze inne schroniska, gdzie mają po 600, po 500, tak? I non-stop... 100 tysięcy. Inno, aż no. Prosiło o pomoc inne, bo już nie nadążało brać, bo naprawdę są firmy, gdzie ci myśliwi przywożą czasami po 15 tych psów i tak zostawiają. I wiecie, to jeszcze mówię, to jest też dobrze, że oni przywożą je, tak? Tak, że my się cieszymy z tego, prawda? Tak, w schronisku w Galgo z Del Sol psy mają piękne życie, naprawdę. Tam jest, ja spędziłam tam rok, w środku schroniska miałam domek, w którym mieszkałam 365 dni. Jeździłam tylko, jak miałam wolny jeden dzień, robić zakupy i cały czas otwieram okno, słyszałam psy. Więc non-stop były te psy, tak? Tam nie zdarzyło się, żeby nagle połowa schroniska było puste. Nie, cały czas było, codziennie ktoś przyjeżdżał. A na co są te polowania? Zające, króliki, liski. Okej, okay, no ale to przecież po prostu, jeżeli mówimy o takich też ilościach, bo jakby też od tej strony to jest dla mnie niepojęte, że jakby jeżeli mówimy o takich ilościach też psów i o takich ilościach polowań, to przecież jakie to jest też obciążenie w ogóle dla całego tego ekosystemu, no to nie jest tak, że ta zwierzyna jest przetrzebiona? Mamy XXI wiek, w ogóle nie potrzebujemy polowań żadnych, tak? No oczywiście. No. To jest głównie sport, tak jak są wyścigi psów, nie wiem, wyścigi koni, no też to nie potrzebujemy tego, to jest bardziej dla ich rozrywki, tak? No... Nie, w ogóle, znaczy, powiem ci, że to jest też przerażające, bo jakby my tutaj jak tak rozmawiamy i zawsze mamy podejście, że wiesz, że tydzień temu rozmawiałyśmy na przykład, nie wiem, z dziewczynami, które prowadzą, opiekują się niepełnosprawnymi zwierzakami w Polsce, nie? Mają 15 swoich niepełnosprytków i jakby, i mają taką misję, żeby pokazywać, że warto ratować, a nie usypiać i jakby, że właśnie, że niepełnosprawne zwierzę też może być szczęśliwe. I jakby z jednej strony rozmawiasz z takimi osobami, a potem nagle masz taki przeskok, że można masowo zabijać normalne, zdrowe psy dla sportu. I co więcej, tak, i co więcej, jakby po tym, co teraz nawet powiedziałaś, i ja złapałam się na myśli, że okej, to straszne, że te zwierzaki trafiają do schronisk państwowych, gdzie są usypiane,
ale przynajmniej są humanitarnie usypiane, a nie ktoś morduje je przez kilka dni z okrucieństwem, nie? I jakby to jest okropne, kiedy zaczynasz tak myśleć. Czy też jakie przerażające są po prostu te historie, wszystkie naprawdę. No bo pomyślcie, kiedy zwierzęta są właśnie w taki bestialski sposób zazwyczaj, no pewnie w jakichś 90% mordowane. Tak. W imię właśnie jakiejś tradycji zasłaniania się, że to od tysięcy lat tak to wygląda. To jest ciężki temat właśnie. To też nie jest właśnie, to nie są rozmowy na 5 minut, dlatego jak ktoś mnie tak spyta i się interesuje losem na przykład Pandory, tak? No to ja też odsyłam do dokumentów, odsyłam, żeby zgooglowali, żeby zobaczyli zdjęcia, bo niektórzy nie do końca wierzą. Było na przykład niedawno, mamy tutaj grupy Harcie w Polsce i Galbo, no wszyscy akurat znają tutaj, że ja tutaj też pomagam tym Galbo. Zdarzają się, uwierzcie mi, hodowczynie w Polsce, bo mamy też hodowlę Galbo. Są ludzie, którzy też nie wierzą do końca, co się dzieje w Hiszpanii. Okay. Ja jeszcze jak byłam w tym schronisku, to na Instagramie codziennie wrzucałam story, co robię. Nic tam nie tuszowałam, wszystko wrzucałam. Czasami naprawdę drastyczne, ludzie do mnie pisali, nagrywali się, płakali, nie wierzyli, co tam się dzieje. A czasami są ludzie, którzy mówią, nie, my tam byliśmy, widzieliśmy hodowlę galgo, bo też są oczywiście takie hodowle galgo, tak, można kupić sobie od hodowców. I oni kochają te galgo, te wszystkie schroniska to wymyślają, a w ogóle to oni robią biznes na tych psach, tak, i w ogóle. No, i mamy tutaj taki kontr... atak ich, tak? I ja zawsze mówię, no to jedźcie do tych schronisk, jedźcie, zobaczcie, tam są otwarte drzwi, można się zapisać na wolontariat, nie ma problemu, zobaczcie, jakie psy przyjeżdżają. Tak samo te wszystkie konta tych schronisk na social media pokazują prawdę, to nie jest, że ktoś, nie wiem, wymyśla i nagle, no nie wiem, że pies przyjeżdża oparzony kwasem, no nie. Ten pies był u nas oblany kwasem i sama zmieniałam mu bandaże, więc no to są naprawdę rzeczy, z których no nie można tu mówić, że to jest wymyślone, nie? A jak dużo z tych psów w ogóle znajduje potem jakieś domy? Bo mówisz, że wyjeżdżają za granicę, ty masz Pandorkę. Mówię wam, tak zależy od schroniska. Te schronisko, w którym ja pracowałam, prowadziła Angielka. Ona założyła je około 12 lat temu. Mhm. Też jej historia jest ciekawa, bo przyjechała z mężem, mieszkała w Anglii, poznała Hiszpana, miała dzieci i stwierdziła, że wracają do Hiszpanii, bo jest tam cieplej. I ona zaczęła zbierać te psy po drodze, odwożąc dzieci do szkoły. I od z jednego harta zrobiło się 5 hartów, potem 10, potem poznała panią, która miała ziemię i zaczęły je tak, nie, w budach na początku, 15-20. I zaczęła to pokazywać na socialach. Ja wtedy ją zaczęłam śledzić. Przez tyle lat ją śledziłam i naprawdę stwierdziłam, muszę tam pojechać. I ona zbudowała schronisko. W tym schronisku jest basen nawet dla psów. Jest tam schroniska, są domy dla wolontariuszy. Ja tam normalnie mieszkałam wśród, wiecie, psów, byłam 24 na dobę. W nocy czasami chodziłam, zmieniałam grupówki dla psów. Także przepełnione jest, tak, 300 psów. A adopcje, tak? Adopcje bardzo dobrze tam idą. Akurat w tym schronisku dobrze, to wszystko zależy od social media, tak? Tak. Mamy tam dobrych też sponsorów i adopcje dobrze idą, bo też, wiecie co, w Hiszpanii aż tak nie adoptują tych hartów. Tak jak mówiłam, ten hart dla nich to jest tak właśnie dalej traktowane jako narzędzie, tak? Z większych miast jeszcze tak, ale ze wsi no nikt ci nie zaadoptuje harta, bo też harta to można kupić za 10 euro galgo, tak? Świeżutkiego, młodego. A adopcje są głównie za granicę. Niestety jeszcze do Polski nie można, bo też dużo dostaję zapytań, czy z galgo z dębsą można do Polski. Niestety jeszcze nie. Pracuję nad tym, dlatego jestem na Islandii, bo oszczędzą pieniążki na harci domek, żeby ruszyć to w Polsce. Są też inne organizacje, z których można do Polski, ale międzynarodowe bardzo dobrze idą. Ludzie są właśnie bardziej spoza Hiszpanii zainteresowani i bardzo przyjęci tym losem, niż sami Hiszpanie. Nie? To jest akurat też właśnie ci myśliwi zarzucają to po tym schroniskom, tak? Że wy zabieracie nasze harty i zarabiacie na nich, bo adopcja jest płatna. Tylko oni nie rozumieją, że w koszt adopcji idzie w robienie paszportu, sterylizowanie, transport, to wszystko. To nie jest jakiś samozarobek na psie, tylko to są koszta, żeby doprowadzić tego psa w ogóle do, no nie wiem, do życia, tak? Niektóre faktycznie przyjeżdżają do nas jakby okej, wszystko z nim było okej, było na przykład straumatyzowane tylko, tak? Wchodziłam do klatki i pies od razu na przykład sikał, bo tak się bał, tak się trząsł, nie? Ale no przyjeżdżały, tak jak mówię, obcięte ogony, polane kwasem,
suczki bardzo po prostu wyeksploatowane. Także no traktuję jak rzeczy. Naprawdę widziałam ludzi, którzy traktują jak rzeczy te psy, nie? Ale ja jestem bardzo ciekawa, jak oni to sobie tłumaczą. Znaczy, no tak jak mówisz, oni po prostu odwracają wzrok, bo kilka, no nie wiem, kilka tygodni temu rozmawiałyśmy o tym przy okazji projektu ustawy obywatelskiej. W Polsce o zmianie prawa i pokazywałyśmy, rozmawiałyśmy o Węgrzech, gdzie to się zmieniło i rozmawiałyśmy właśnie o Hiszpanii, w której to też się zmieniło już jakiś czas i mówiłyśmy, że jesteśmy tak, że na Polska jest... Dochodzenie, że idziemy w że Polska roku. Jest w tyle za wieloma krajami, między innymi właśnie za Hiszpanią, która już jednak nie traktuje zwierząt, psów jako rzecz, jako jeśli chodzi o przepisy dotyczące na przykład przewozu, że to nie jest tak jak w Polsce jeszcze w tej chwili traktowane jako ładunek, że to tak się po prostu pozmieniało i nagle mamy takie odwrócenie sytuacji, bo sobie myślisz, ta Hiszpania, ona jest tak do przodu, a my musimy ją gonić i masz taką historię, że okej, kochamy pieski, ale te dwie rasy sobie wyłączymy z tego prawa i uznamy je jako tutaj te rasy myśliwskie, psy pracujące i koniec. I one podlegały jakiemuś prawu administracyjnemu, no czyli wiadomo, totalnie jako rzeczy są traktowane właśnie jak jakiś tam ładunek, jako nie wiem, jak macie ciągnik do pracy, no to jest... Tak, pracująca rzecz po prostu. Ale wiecie co, z drugiej strony ja postawię taką... tezę tutaj, że wcale nie jesteśmy aż tak dużo różni, bo z drugiej strony oburzamy się na to, jeżeli ktoś właśnie, nie wiem, ma fermę norek, oburzamy się, że ktoś nęcał się nad psem, a jednocześnie bardzo często jemy mięso z hodowli przemysłowych, gdzie zwierzęta również czujące tak samo i również tak samo mające uczucia, przywiązujące się do ludzi, są mordowane też boleśnie i w okrutny sposób i też nam się to godzi w głowie, nie? Więc po prostu może, więc jakby wiecie, wcale to nie jest tak, że ten mechanizm jest aż taki niespotykany, nie? Bo nie, nie, oczywiście, no, tylko ale bardziej w obrębie jednego gatunku właśnie tak, to właśnie, jest bardziej szokujące. Że masz psy, ale te dwie rasy sobie wyłączasz tak. I mówisz, ale wiesz, ale okej, jeżeli ale to jest tak jak świnka hodowana na jedzenie. Ale niech ona sobie, te kupujmy za 10 euro i zabijajmy rytualnie, wieszając je, jak po prostu tysiące lat temu się niektóre kobiety wieszało, czy tam paliło na stosie, bo się uważało, że to są wiedźmy. No to tutaj po prostu te dwa psy, one będą już, one się nie sprawdziły, przyniosły mi wstyd i trzeba je rytualnie obedrzeć ze skóry i powiesić. No to jest po prostu, nie mieści mi się to w głowie. No niestety ludzie chyba też są właśnie, mają jakieś takie klapki w mózgu, nie? No niestety harty mają tak jakby pecha, że urodziły się harty. Właśnie. Bo, to jest Hiszpania, tak? Mamy jeszcze Chiny. Od niedawna też już zaczyna być nagłośniane, wysyłane harty do Chin. Głównie z Irlandii i z Anglii powyścigowe, które w Chinach są używane po prostu jako mięso. Jest meat market, jest festiwal mięsa i tam normalnie harty się je, się parzy je na żywca w garnkach i oni zjadają. Dla nas to też jest szokujące, a dla nich może być szokujące, że my zjadamy te świnki. To jest właśnie, gdzie skupiamy się na jednym, a zaraz wychodzi po drodze milion innych rzeczy, tak jak te fermy, tak, norek i inne rzeczy. Wyścigi. Też w Anglii mieszkałam i też pomagałam tam w organizacji, robiliśmy protesty pod stadionami. Tam też są duże problemy z wyścigami. Też jak hart super się sprawuje, jest fajnie, tak? A emeryturę też będzie tak wyrzucony do schroniska. Jak się łamie na torze wyścigowym, no nikt nie będzie go za parę tysięcy naprawiał i składał tego psa. Jest proste, po prostu eutanazja, szybciutko, tak? Będzie kolejny. Także no harty ogólnie... mają wszędzie przycikane. Jeszcze to znaczy, że w Polsce też nie mamy super z hartami, bo województwo świętokrzyskie, strasznie dużo mamy teraz kłusowników, jest straszny wysyp hartów w Polsce. Cały czas ja też tutaj mam jeszcze drugi profil na Instagramie Harci Domek, więc też promuję adopcję hartów w Polsce. Promuję różne stowarzyszenia, fundacje, mamy pomoc hartom, na pomoc Żanetę, która dużo pomaga, wzajemnie pomocni. Jest naprawdę sporo też stowarzyszeń w Polsce i u nas zaczyna się podobny problem, bo często są harty znajdywane też gdzieś sobie chodzą nagle, wychudzone. Są zgłaszane, że w podołach siedzi hart nagle zagłodzony, bo harty też przed polowaniami się głodzi, żeby lepiej polowały. I u nas to też się zaczyna, powiem wam, no nie na taką skalę, ale naprawdę
nie ma dnia, żebym nie widziała na Facebooku, że jakiś hart jest znaleziony, nie ma chipa, no bo w Polsce też nie ma tego obowiązku chipowania. Mhm. Powiem wam, w Hiszpanii jest obowiązek chipowania. Każdy hart, który do nas też trafiał z ulicy, nie miał chipa, od razu przychodził na nas, na schronisko, aczkolwiek trafiały też harty, które było widać w tym miejscu, gdzie chip miało wycinane. Czasami było, że to prawdopodobnie może nożyczkami ktoś wycinał, nie? Było widać, żeby tylko ten galgiero się bał, żeby go nie złapać, tak? Bo jakby miał tego chipa, powinno się oficjalnie go oddać, aczkolwiek tam też moja szefowa miała parę założonych spraw. Do tej pory niektóre sprawy są dalej w sądach. To tak się ciągnie latami o jednego psa, więc tam, tak jakby mówię ze strony tej rządowej, oficjalnej, dla nich to jest temat najlepiej, żeby zamieść pod dywan, nie? Żeby nikt o tym nie mówił. Oni, wiesz, jakby no nie są na pewno zadowoleni, że coraz więcej się o tym mówi i w Europie, tak? No tak, tylko że... Też z tego, co czytałyśmy, Unia też na razie tutaj nie podjęła żadnych jakichś stanowczych kroków, nie? Nie wiem, jakby ktoś miał w tym bardzo duży interes, tak? Na pewno jest tam jakieś lobby myśliwskie bardzo silne. No tak jak mówię, w Polsce mamy też różne rzeczy i też nie idzie tego przebić. Tak. Ale słuchaj, żeby było trochę bardziej może optymistycznie, opowiedz nam o Pandorze i o twoich pieskach, bo one chyba, one akurat chyba właśnie wylądowały po tej słonecznej stronie ulicy. Którym czasem się udaje, które właśnie mają to szczęście trafić, czy do schroniska, czy zostać znalezione przez kogoś. Jak to wygląda? To szczęście akurat jest bardzo historia Pandorki. Jak przyjechałam na wolontariat, jak przekraczając próg, od razu poznając Tinę, powiedziałam, nie będę adoptować żadnego garbu, bo ja mam ja mam swoje plany, ja też chcę założyć tam swój harci domek, ja tu przyjechałam Ciebie poznać, Tobie pomóc i ulokowałam je w takim domku blisko klatki Pandory. Boże, pierwszy dzień jak już wyszłam, to jest już wiecie, tak jak od pierwszego spojrzenia mi już Pandorka stała w kącie, było widać, że jest po prostu no, smutna bardzo, ona tam dzieliła klatkę z dwoma innymi galgami, te dwie super się bawiły ze sobą i zaczęłam ją tak obserwować przez parę dni. Zawsze była wycofana, siedziała w tym kącie, aczkolwiek jak dawałam im jedzenie, Pandora bardzo walczyła o swoje jedzenie, była bardzo taka terytorialna. Załóżmy, padał deszcz, przychodziłam sprawdzić, co u Pandorki. Pandorka, były dwa duże takie, wiecie, do spania, takie łóżka, takie plastikowe tam były. Pandorka jak pani w dużym łóżku, a te dwie ściśnięte. I mówię, no nie, typiara ma niezły charakter, a była bardzo w ogóle też poda przez swoją chorobę. Wcześniej jeszcze bardziej była wychodzona, więc to wygląda jak tak naprawdę, no nie wiem, czy ktoś by ją zaadoptował do tej pory, bo jak przywiozłam ją do Polski, moja mama powiedziała, no nie, przywiozłaś szkielecik. Najbrzydszego psa ze schroniska. A ja mówię, że bardziej wpycham. I po tygodniu zaczęłam ją brać do tego domku i Tina mi wtedy powiedziała, pamiętaj, co mówiłaś, no bo będziesz ją teraz brała do domku, do spania, a potem wyjedziesz i co z nią się stanie. No ja, tak jak mówię, z tego miesiąca wolontariatu zrobił się 5-miesięczny. Pandorka u mnie spała co noc, ją zabierałam z tej klatki. Na początku w ogóle była dzikusem, nie wiedziała, chyba pierwszy raz była w ogóle w domu, nie? Bo nie wiedziała, jak skoczyć na łóżko. Zrobiła mi pierwszy raz, pierwszy wieczór kupę po prostu w tym domku sobie stanęła. Była niedotykalna, prawdopodobnie właśnie była bardzo bita, bo do tej pory ma, że nie można jej tak nagle dotykać, nie od razu reaguje, że chce ugryźć. Boże. No i potem jak właśnie dostałam tą pracę, to dostałam większy dom, już Pandora ze mną zamieszkała tak już na dobre, potem brałam jeszcze takie psy na tymczas, które zaraz wjeżdżały do adopcji, żeby je też pokazać dom, tak, bo często te psy totalnie nie wiedziały, co to jest dom, co to jest kanapa, jakieś takie dźwięki w domu, ona się bała w ogóle jakichś dźwięków z komputerów, nie? No i no, po roku zdecydowałam właśnie, że wyjeżdżam, wracam na tą Islandię ukochaną też, bo tu jest plan, żeby zarobić na ten harci domek i wrócić do Polski i właśnie pomagać bardziej Polska, Hiszpania z Galgo działać, bo do tego są potrzebne też fundusze. No i przewiozłam Pandorkę na Islandię, gdzie też dużo ludzi mówiło o hart hiszpański z takiego ciepełka do zimna, nie? No jak już widziałyście, może patrzyłyście na Instagram, Pandora uwielbia zimę, ma wszystkie kurteczki, kubraczki. Też jest piątą galgą na Islandii, bo przed nią przyjechały cztery i właśnie to też tak się złożyło, że pozytywnie właśnie w tym schronisku poznałam dwie panie z Islandii, z którymi bardzo się zaprzyjaźniłyśmy, no i one właśnie wcześniej przede mną jeszcze zaadoptowały galgo do Islandii. No i też dużo mi pomogły tu przyjechać, bo tu jest bardzo ciężko w ogóle przewieźć psa. Tak? To jest strasznie ciężka, długa procedura, kosztowna.
4 miesiące trzeba robić procedurę w Polsce, potem pies przyjeżdża tutaj, jest kwarantannie 2 tygodnie, a pandory nie mogą odwiedzić, nie mogą nic widzieć, oni sprawdzają, czy się nie przywozi żadnych wirusów. Mm-hmm. No i potem już jak je odzyskałam, no teraz już jest szczęśliwa, nie? No i... Pandora? Pandora, ale ci się trafiło dobre życzko. No nie, no jest śliczna, jakie tam, że najbrzydszy pies. Przepiękna. A piękny ten pyszczek. No to Grampolina, bo jest taki grumpy dog trochę z niej, nie? To właśnie dużo pokazuje na Instagramie, całe nasze właśnie islandzkie życie teraz, to jest na Instagramie i też właśnie staram się co jakiś czas też w tych wszystkich przeplataniu w naszym story, co robimy, gdzie wyjeżdżamy, jakie mamy tu wycieczki, przygody, zawsze przeplatam też adopcjami hartów, czy to z Hiszpanii, czy z Irlandii, czy z Anglii, czy z Polski. Właśnie polecam też odwiedzić Harci Domek, tam są też profile psów w Polsce do adopcji, jakby ktoś chciał zaadoptować harta. Super. Właśnie, bo tak zastanawiam się, co jeszcze powiedzieć, co można zrobić, będąc w Polsce, co można zrobić. Właśnie. Tak jak mówisz, tak, 1 lutego będzie ten dzień i na pewno wokół tego dnia będzie głośno. Można, wiecie co, zawsze są petycje do podpisania. Starać się podpisywać petycje. Jak ktoś jest w stanie i ma możliwości, załóżmy, chce się jechać gdzieś na wakacje na tydzień, no to można nie pojechać gdzieś na plaży, można pojechać do schroniska na wolontariat, pomóc. Czy w Polsce można oczywiście, jak najbardziej mówię, czy pojechać do Hiszpanii na wolontariat. Te schroniska są otwarte na wolontariuszy, tam są różne programy, tak? Trzeba też aplikować, na przykład do Galgos del Sol. Nie było łatwo się dostać na wolontariat, tam jest kolejka, wbrew pozorom. Okay. Cały świat tam przyjeżdża. Ja jak się później już zajmowałam wolontariuszami, no to cały świat był u nas, tak? Ci ludzie często mówili, właśnie miałam jechać na wakacje, a stwierdziłam, nie pojadę, zrobię coś dobrego, pomogę. Tak samo, jeżeli stać, oczywiście finansowo wspierać też schroniska, bo oczywiście to wszystko zależy od funduszy. Im więcej jest funduszy, tym więcej się pomoże tym psom. Jeszcze zapomniałam napomnieć właśnie, a propos jak są fundusze, zbiórki, w schroniskach też w Hiszpanii są prowadzone takie programy edukacyjne, bo to wiecie, to może być dokładnie cały czas daleko, niekończące się, dobra, tak. Oni nam oddają, my je ratujemy i to nigdy się nie skończy. Też są programy edukacyjne dla dzieci. Do nas przyjeżdżają na przykład dzieci ze szkoły i mieliśmy specjalną klasę, była tam wolontariuszka, która opowiadała Agalgo, żeby jak najbardziej edukować te pokolenia. Oczywiście w tych grupach dzieci były dzieci też myśliwych. I super. To trzeba po prostu już edukować od najmniejszego, mówić, że może być na to, tak? Ale jak reagowały takie, na przykład takie dzieci, mieliście takie sytuacje, że nie właśnie dziecko mówiło, a ja mam takiego pieska, takie pieski koło domu? Tak, to tam panie, które prowadziły, no wiadomo, nie będą mówić, no. To nie jest łatwe, ale oczywiście edukacja jest kluczowa. Ale edukacja, żeby jak najwięcej tych dzieci w Hiszpanii widziało i też nie powtarzało jakby, tak, że nie każdą tradycję trzeba powtarzać, tak? Tak. Nie każda tradycja jest dobra. To, co kiedyś było, to nie znaczy, że my musimy teraz tak robić. Tak, oczywiście, no bo rozwijamy się i to właśnie temu ma to wszystko służyć, więc super, bo nawet nie wiedziałam, że rzeczywiście, znaczy ja sobie nawet... Wyobrażam sobie, że dla tych dzieci to też musi być trudne. Szok, na pewno też. Tak, w sensie, ale super, że... Tam jest wszystko tak przedstawione, nie tak jak dla dorosłych. Z drugiej strony dzieciaki też są bardziej chłonne, nie? I mają bardziej otwarte głowy i jeszcze nie mają tak zabite dechami właśnie, że to nie jest zwierzę, tylko narzędzie. I jeszcze myślę, że da się bardzo dużo przy tym zrobić, no. Ale nie, więc super, że po prostu jest jakaś inicjatywa, która ma trochę... to koło błędne przerwać. Gdzieś rozbić, żeby trochę gdzieś, no dosłownie, żeby to uderzyło w tę ścianę i trochę się rozbiło i żeby gdzieś tu jakaś ta zmiana naszła. No a inaczej tego nie zrobimy, jeśli po prostu społeczeństwa od... No dobrze widzimy, jaka jest zmiana w społeczeństwie w Polsce nawet. Tak. Tak? I młodzi, jakie mają postrzegania na różne sprawy i jakie inicjatywy powstają i jak zmienia się sposób trochę ich życia i z czego rezygnują na przykład na rzecz czegoś, bo zdają sobie sprawę bardziej na problemy. Więc super, że rzeczywiście coś takiego tam się dzieje, bo to jest chyba klucz do jakiegoś takiego sukcesu i wiemy dobrze, że to się nie stanie z dnia na dzień. No bo młodzi będą to, oby młodzi nie powtarzali właśnie tych błędów dorosłych teraz.
Oczywiście. A ty jest, masz tylko pandorkę, czy jeszcze jest jakiś drugi piesek? Pandorkę. Oczywiście, że byłam adopcji naprawdę drugiego i trzeciego pieska, powstrzymały mnie sprawy finansowe, bo tak jak mówiłam, jest strasznie ciężko przywieźć psa na Islandię. Jest, no to jest ogromny koszt. Leciałam z Berlina. No tak. Kwarantanna. Wszystko to kosztowało mnie naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Około 15 tysięcy złotych, żeby przywieźć. Oh, wow. Dlatego też na Islandii ludzie rzadko adoptują psy, tu kupują głównie z hodowli, tak? No tak. Bo to jest ta sama cena, tylko tutaj kupić na przykład. Teraz tu też są hodowle hartów na Islandii. Kogoś może to zdziwić, ale tu na przykład też są hodowle w tym zimnym klimacie, tak? Ale no, na co polujesz na Islandii? Na wulkany? Na Islandii to chcę polować na koty w Reykjaviku, bo to jest bardzo kocie miasto, nie? I to często są te koty. Ja ją bardzo właśnie trzymam na krótko w Reykjaviku, jak chodzimy. Okay. Ma instynkt. No oczywiście. Chcę. Ale wiesz, no w Polsce po prostu też jest moda. Ja to, co mówiłaś o świętokrzyskim, to jedno, ale no w Warszawie czy moi znajomi z Gdańska, z takich dużych miast. Gdańsk jest bardzo harcim miastem. Prawda? Tak. Ja też właśnie zauważyłam, że mam sporo znajomych w Gdańsku, że sporo osób kupuje z hodowli harciki, że jest moda na te pieski. Jest te malutkie moda, zwłaszcza, nie? Jak była moda, pamiętacie, na mopsiki czy na jakieś inne rasy? Teraz faktycznie też zauważyłam, jak byłam ostatnio w Polsce, jest moda na głównie właśnie te mniejsze whippety, harty włoskie. Jest moda, faktycznie. Mam nadzieję, że ta moda przerodzi się w modę adopcji hartów, żeby dokładnie jak najwięcej wyciągnąć z tych schronisk. Tak, no tak jak u nas był Bartek Bieleniak, który przecież ma rybę harcice, nie? Tak, ojej, ona wspaniale zmiała. Mi opowiada absolutnie o tym, że też ma na nią papiery oczywiście, bo też trzeba mieć zgodę w Polsce na psa, który ma właśnie myśliwskie uwarunkowanie, nie? Ale tak, on fantastycznie też mówił po prostu, o jaki pyszczek. I w ogóle, że to są cudowne psy i też właśnie wiadomo, że charakterne, ale mega ciepłe i no zresztą jak każdy pies. Mega inteligentne. Nie w domu też śpią, bo też często ludzie mylą. O, masz harta, musisz być taka aktywna, coś. Oczywiście, ona musi się wybiegać, musi się wychodzić, ale te psy głównie w domu śpią na kanapach. To są bardzo wygodne, faktycznie szlacheckie psy. No tak. Także i one też, powiem wam, no, te, co my mieliśmy w Słowacji, były bardzo zalęknione. One się bardzo bały ludzi, tak? Pandora, tak jak mówię, do tej pory czasami boi się dotyku. Jak na przykład śpi, ona śpi w takiej fazie jakby cały czas czuwania. Czuwa, nie? Tak. Taka jest niepewna. Tak, niepewna. Nawet jak ja do tej pory też się rozgląda, czy coś się nie stanie. Żyła na tej ulicy długo. Tak. No, chodź tutaj, robimy teraz zdjęcie Pandorce, które potem wam pokażemy na Instagramie. Tutaj widać ten cudny pynio. O! Koniec pozowania. Speszyła się. Nie była akurat w nastroju na pozowanko. O, chodź Pandorka tutaj. Nie, jest cudowna. Jest przepiękna, słuchajcie, no pokażemy wam zresztą, ale naprawdę to jest przepiękny piesiuchka. Ale powiem wam, że to jest jeszcze coś, co jest z tym wszystkim też takie po prostu rozwalające głowę, bo jakby ja nie mówię, że w ogóle robienie jakiemukolwiek zwierzęciu krzywdy mi się mieści w głowie, ale te psy są jeszcze takie w ogóle delikatne. Tak, wyglądają na takie leciutkie, takie subtelne wręcz, takie bym powiedziała. Takie. Tak, i że w ogóle, w sensie chodzi mi o to, że... No. Każdy harciarz przyzna, że są wrażliwe, bo to są naprawdę też bardzo zalęknione psy. Nawet zwykła wizyta dla harta, to on po prostu siedzi przed tym gabinetem, się trzęsie, inne psy jakoś przeżywają to. Hart jest też wysoko wrażliwym pieskiem, tak? Więc łatwo też takiego psa złamać, nie? No właśnie, i to jest jeszcze, ja nie wiem, jakby no, we mnie to rodzi taką reakcję, że jak widzę takie zlęknione, delikatne zwierzątko, to tak bym chciała jak porcelankę je potraktować. Dokładnie, nie? Bo ja to wręcz... Żeby też... to nakryć kloszem i żeby na to wiatr zimny nie powiał, nie? A nie dość, że wykorzystywać to do okrutnych jakichś praktyk, to jeszcze potem zrobić krzywdę, więc no nie wiem. No, też nie chcę brzydko mówić w tym momencie, ale super w ogóle, Ania, że robisz to, co robisz. Bardzo. I że są ludzie, którzy się upominają o te zwierzaki. I ja myślę, że to, tak jak mówisz, czasami można mieć poczucie beznadziei, ale jakby im więcej jest takich osób, które mimo tej beznadziei starają się coś robić, to są jakieś takie małe kamyczki, które kiedyś może ruszą jakąś lawinę. Tak, przerwą to koło, zburzą to zniszczą po prostu. No my bardzo trzymamy kciuki, bo no, na sercu nam leży oczywiście dobro zwierząt. No, w naszym podcaście wiadomo, przede wszystkim psiaków, ale generalnie wszystkich
I tak, nie ma, czy piesek jest pracujący, czy nie. No nie karzmy je psów i zwierząt w ogóle za to, że mają jakieś specjalne zdolności, czy predyspozycje do tego, żeby w czymś być najlepszym, to powinniśmy my im dziękować za to. Oczywiście. I być wdzięczni. I to nie jest tak, że piesek nie... Bo mamy psy przecież tak samo pracujące, mam na myśli w służbach. Tak, i one pomagają. Emerytury wręcz mają. Ratują życia. Więc jasne. Po prostu wszystko. Tak. Korzystajmy z tych jak najbardziej umiejętności. Jeśli, ale w dobry, mądry sposób, nie krzywdząc tego gatunku, który naprawdę mocno uzależniliśmy od siebie i to powtarzamy zawsze. Kompletnie. Ale współżyjmy, a nie wykorzystujmy je. Po prostu. Dajmy im żyć i być szczęśliwym. No, bo tylko na to zasługują, naprawdę. Tylko na to. Ania, bardzo dziękujemy, że z nami bardzo, byłaś. Bardzo. I trzymamy kciuki za ciebie i za Harci domek. I za Pandorę. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję też, że jakaś część ludzi zainteresuje się, może pojedzie na wolontariat. Jak najbardziej możecie się wszyscy do mnie odzywać. Na Life is Hard, czy Harci domek. Mogę wszystko powiedzieć, jak dostać się na wolontariat. Pomóc, jak zaadoptować też, tak, Harta, czy w Polsce, czy z Hiszpanii. Także mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi też się dowie o tym i zacznie działać. Nawet małe kroczki. Nie trzeba już od razu też pojechać na wolontariat. Można wspomagać te schroniska. Można nawet upubliczniać po prostu, żeby może ktoś wtedy inny zobaczy, tak? Tak. Także dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy ci również. Zapraszam do Reykjaviku. Jak kiedyś będziecie, jak najbardziej z Pandorą. Bardzo chętnie. Chyba już musimy pojechać w takim razie. No ja planuję akurat w przyszłym roku, więc pewnie będę się odzywać w takim super. Razie. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia jeszcze kiedyś, mamy nadzieję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, dziękuję. Łapa. Pa.